Dobra, jedna gierka merytoryczna bez piosenki. Zobaczycie, jaka jest zmiana. Uwaga. Jedna bez piosenki. Jakie to ma znaczenie? Ile razy byłem na Mistrzostwach Świata? Wiesz, ile razy byłem na Mistrzostwach Polski? A Jankos? Ani razu. Polska jest ważniejsza od Mistrzostw Świata. Dobra, widzę, że ziomek mi tutaj zwardował na tym eko. Chciałbym, żebyśmy tutaj coś zrobili. Halo, jakiś wardzik? Ward, please. A, nie mogę pisać. Okej, bo to jest tak, że mam blokadę na wszystko. Tja? Dobra, ja zrobię coś innego. Jeżeli on rzucił mi warda na redzie potencjalnie, to zacznę na raptorach i pójdę bota level 2. Nie wiem, co o tym myślicie, też myślę, że to jest pojebane. Ale zrobimy taki troszkę dziwny puffing, który może nie mieć za dużo sensu na pierwsze oko, ale na drugie oko już ma wpływ dużo sensu. Stary, ten BDS z opisu, bo skończysz jakover z rukatem. Co? A co ja tam mam pod streamem? Później zobaczę. Dobra, i teraz tak, eko zaczęło u góry, skąd to wiem? Ornn liszował. Jeżeli teraz oni nie ghostują, a nie powinni, to ja powinienem mieć darmowego redzika. Powinienem mieć darmowego redzika, idę wziąć redzika i później lecimy level 2 gank na bota, nie? Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to ma najwięcej sensu. Sprawdźmy to, czy jest ghosting uskuteczniany. Okej, okay. Mamy redzika, rzucę jeszcze tutaj wardzika na raptory, żebyśmy widzieli, jak eko będzie robić. On za chwilę będzie robić, zobaczycie, możecie liczyć już to. Nie chcę rzucać żadnego spela, bo sobie przeskoczę na tego. Dobra, robimy golemki. Fajnie, szybciej te kampy się robi i zaraz powinien być eko tutaj. Jak eko nie będzie, to jest to strasznie dziwne. Ty, on poszedł na mojego reda? O, jest, dobra, jest eko, nice. Dobra, za 5 mam skok. Tylko ta Zyra tak odchodzi, ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, Thresh jest martwy, Thresh jest martwy, Thresh jest martwy, police! Ale czemu ta Zyra sflashowała? Dobra, Varus flasha, znaczy tego, ma kilka. Nice, zajebiście. I teraz co? Za 20 sekund Scuttler i eko może tutaj podejść, bo nie ma kampu, więc musimy pójść na bota i jeszcze raz to skoverować. Podejdziemy tego bota, skoverujemy, spinguję mojej drużynie, żeby tutaj zeszli. Powinniśmy się bić o tego Scuttlera. Jeżeli ziomeczki mi nie pomogą, to ich raportuję. O, jest eko. I eko powinien się tutaj wywalić. Nie ma opcji na przeżycie. Nice, super. Dobra, na razie jest czytany bardzo dobrze. Cofnę się. Dlaczego się cofam? Mam dużo kampów, ale chcę się cofnąć, dlatego że obawiam się, że może podejść na reda, no i jeszcze do tego mój top laner potrzebuje pomocy. Plus mam mega dużo kaski do wyjebania, więc od razu idę tutaj, na raptorki i patrzę na topa. Zrobię raptorki, jeżeli będzie chciał zrobić reda, to znowu się z nim bije i raczej powinniśmy zabić, nie? Tak mi się wydaje. Jeżeli eko jest teraz mądry, to pójdzie po prostu tutaj i sobie sfarmi to. Jakbym miał na midzie prio i na topie, to mogłem zinwajdować, ale no niestety nie mam. A jak jest głupi, to będzie inwajdować mi reda. O, robi to. On będzie dive'ować topa. Wow, oni tutaj przegrywają gierkę jak coś. To jest przegrana gierka tutaj. Nie wiem, co oni robią, ale jakby on troluje po prostu, nie? Więc ja go zabiję. Wypsułem combo, ale to tak pod baita, żeby jeszcze, wiesz, chodzi, napluć mu na mordę. O, nie wiem, gdzie jest ten Aurelion. Myślę, ten, sorry, action. Czy mogę tego Grompa zrobić? Jest to ryzykowne, ale z racji tego, że Riot znowu zmienił to i teraz bijesz tyle samo w swoje kampy, co w enemy, to powinienem mieć czas. Na tych starych timerach bym nie miał tego czasu. A tutaj mam czas to zrobić, się wycofać. Dobra, i nie robię znowu reda. Dlaczego nie robię reda? Znowu. Zrobiliśmy wszystko na topie i w tym momencie jedyna szansa na przegranie gierki to jest tak naprawdę zabicie mojej Zyry i Varusa. Więc co robię teraz? Zapierdalam na bota jak najszybciej jak mogę i staramy się skoverować, bo oni na tym bocie będą musieli wjechać, będą musieli wjechać. Caitlyn ma mało HP, Varus nie powinien cofać, Varus powinien trzymać ich za mordę i powinniśmy cały czas ich atakować. Biorę Grompika, podchodzę na bota i tutaj za jakiś czas powinien pojawić się eko, który się raczej wywali. Przynajmniej z moich obliczeń. Dobra, i czekamy. I czekamy sobie grzecznie tutaj w krzaczku. Jak eko podejdzie, okej, jest eko, tak mi się wydaje. Okej, to jest Thresha. Thresha pink. Musi wardzik. Ale to nie ma znaczenia, ziomki nie mogą grać. Na tym nam zależało, nie? Żeby nie mogli grać. No i co? Smoczek. Pamiętajcie, żeby smoczka zawsze tutaj wyciągnąć za fraki. Na bocie ziomek nie może grać tą Caitlyn, tak szczerze. Oni powinni ich tam totalnie dusić. Nie wiem, dlaczego tego nie robią. Powinni ich totalnie dusić. Z racji tego... O, Caitlyn jest skurwiona. Właśnie flashnęła i sklęsowała. Dlaczego? Bo leśnik nie chce zgankować. I to jest moment, w którym wygrywasz gierkę i piszesz GGWP. Ziomek się wkur... Czajesz to? Dobra, idziemy farmić dalej. Dobra, Caitlyn jest już wkurwiona. Jak możemy dokończyć tę gierkę?
Bo to jeszcze nie jest koniec. Dopóki Nexus nie wybuchnie, to nie jest, koniec. Chociaż widzę, że ten ziomek chyba zaczyna rundownować, co? Ziomek zaczyna rundownować, co? Najgorsze, co możemy zrobić, to teraz szukać jakiejś walki na midzie. Bo to jest totalnie to, czego oni chcą. Chcą wprowadzić zamieszanie na mapie, a my powinniśmy na spokojnie zagrać. Varus z Zyrą powinien pójść na bota. Powinni cały czas powiększyć swoją przewagę. Pójdę na bota im pomóc troszkę. Wydaje mi się, że Urgotę możesz tu wjechać. Możesz tu wjechać, na spokojnie, jestem tutaj. Tu jest Wardzik, więc postaram się go zdodżować i idę na bota. Herald wstał, ale czy jest, opłacalne grać pod Heralda? Chyba nie. W takiej sytuacji muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby nie zabili mojego bota. Dobra, idę tam. Widzę, że oni totalnie wyjaśniają, ale pójdę, dobić po prostu, co? Dobra, nice. I to powinno być wygrane. I teraz jest jeden do jednego ta sytuacja, o której wam mówiłem z Jankosem, że tutaj powinienem się cofnąć, jak zrobię tego reda i zrobić coś na topie, ale to jest solo queue i tak się zastanawiam, co robi. Dobra, zrobię to, cofnę się po prostu. Bo patrzcie, jak teraz się nie cofnę, Echo zaraz tutaj przyjdzie i spróbuje zdajwować topa i teraz też powinien być na topie. Jeżeli mnie tam nie będzie, to Aurelio nie dość, że straci tower, to jeszcze go zabiją. Okej, Aurelio się wyjechał 1 na 1, bo jest po prostu gównem. Ale patrz, jest już, tutaj Echo, to jest to, o czym mówiłem, nie? Ja już jestem spóźniony, prawdopodobnie tego reda też powinienem odpuścić, żeby być jak najszybciej na topie, nie? I teraz jest sytuacja taka. Ziomek totalnie strollował, bo rzucił Heralda jakby od tyłu. Ja dzięki temu mogę go zesmajtować i on nawet go nie weźmie. Flashuje za Ornikiem. O kurwa mać. O kurwa. Dobra, i tak ich zabiję, ale trochę cringe. Szczerze, trochę cringe. Ja kurwa, co ja tutaj zrobiłem? Mówiłem, że ten trash idzie na topa i się nie skupiłem, żeby go od razu zerkować, zgridowałem. To jest tak zwana gridera na erkę. Mieliście to? Jak mieliście, to napiszcie, miałem to na czacie. No na 100% to mieliście, że myślicie sobie, zabiję. Dobra, co dalej? Na midzie, co się dzieje? Co się dzieje na midzie? Obserwacja na midzie, co się dzieje na midzie? Jest Wavik, twój Varus chce cofnąć, bo ma mega dużo siana, ma nowe itemki, kupił sobie buty, najeczki i Immortala Shieldwowa. Twój Aurelion pushuje na bocie. Dlaczego pushuje na bocie? No, nie wiem dlaczego. Chyba chce to spuszować po prostu. Mógł to sfrizować, bo troszkę się puszowało do niego i mógł zatrzymać tą falę tutaj. Ale nie chciał tego zrobić, ale dobra, teraz zejdziemy. Patrz, jest kolejny wavik na midzie i na tym wave powinniśmy być z Aurelionkiem. Aurelion, mam nadzieję, że zejdzie, spinguje temu ziomeczkowi, żeby zszedł na mida. I jeżeli oni teraz będą chcieli podjąć walkę na midzie, to dostają na p***dę. Totalnie dostają na p***dę. Patrz, co się dzieje. Jeżeli oni teraz wjadą w nas, to przegrywają gierkę, nie? A jak nie wjadą, to po prostu bierzemy ten tower i puszujemy dalej. Dobra, Aurelion trochę zepsuł, że go tu nie ma. Oj. Co to za kombo? Ale to jest idealna gierka, żeby pokazać wam, że mechaniki nie wygrywają, tylko wiedza. Haha, co on za morda rzucił? Dobra, skoczę. On będzie chciał nas huknąć, ale no nie ma co zrobić, dobra. I teraz będę wjeżdżać, dobra, za 2 sekundy wjeżdżam, okej, ładnie, bardzo pięknie. Nice. Co oni robią na topie? Próbują dive'ować. Erkuje go, czy nie? Erkuje, czy nie erkuje? Nie erkuje, nie erkuje. Dobra, schodzę na dół, żeby zabić Caitlyn. Caitlyn jest mega wkurwiona. Niezła giera to promo do golda? Nie, to master. To merytoryczny master. Pyk, plancik, like, gówno, like. Nie no, generalnie powiem wam tak, takie gierki... Jak macie Zyrę Caitlyn, bardzo łatwo jesteś w stanie, przepraszam, Varus Zyra, albo właśnie, no Caitlyn też, to też dobry przykład. Takie po prostu marksmany, które są mega agresywne i do tego support, który ma range'a, naprawdę jest turboro. Dobra, jest ich redzik zrobiony. I patrzcie, teraz już macie wszystkie przedmioty i to już jest wasz full build, dobra? Kurwa, ale ta gierka jest już nudna. Nie ma co robić już w tej gierce. Ta gierka jest mega nudna. Już teraz wystarczy, że będę stać z Varusem i jest koniec gierki. Tutaj zaraz przyjdzie Echo i będzie się złapać Aureliona. Patrz, patrz na to, Patrz, co się dzieje. Patrz. Patrzysz? Uj, ten Aurelion, ten NPC je... No i zabijam tą Caitlyn. Nice flash, bro. No nic, no w takich gierkach powiem wam tak, odcinek już się kończy, tak szczerze.
takich gierkach po prostu musisz teraz grać z Varusem i to tyle, nie? Jakby to wszystko, co musisz robić. I ta gierka się wygrywa automatycznie. Jak nie będziesz robić jakichś dziwnych akcji, to po prostu wygrasz. Będzie gierkować. No Jezu, nie zesraj się z tym flashem. Wow, wow, co zrobił? No way, takie combo? Ja się tak podniecacie, co? Jesteście podnieceni? Podnieca was to, jak takie combo widzicie? Na chuj ten flash i to mi się podoba, masz VIP-a. Jedyny, kurwa, trzeźwy gościu na tym czacie. Zaraz ci podvipuję. Po streamku ci dam VIP-a, tylko mi się przypomni, dobra? Ci dam VIP-ka po streamku. Pod tym Dawid Jasper na Twitch TV? Nie, nie mów, że Dawid znowu streamuje na Twitch TV. A w ogóle Dawid ma na YouTubie napisane. Dawid YouTuber wujcik. Nie mogę. To jest w imię nazwisko w ogóle. Nie no, co on odkurwia. Ale wiecie, że jak ja tam wbiję, to on zaraz dostanie perma. Bo on nie może tworzyć konta na Twitchu. Dawid ma zakaz chyba dożywotni tworzenia konta na Twitchu. Dobra, piszę drużynie group meet, please. A co to znaczy party? Jarel on this channel and allies cannot see your message. Aha, czyli teraz porobili takie grupki, tak? Że niby się z nimi zadajesz i jest fajnie. Co? Na tym polega teraz ten Riot. Kup Darkseela? Powtarzam, kup Darkseela? Nie, no bez sensu, co ty. Dobra, wchodzę tam. Będzie hukować, wyjebałem się. I to jest coś, czego nie robicie. Nie możecie tak trollować, okej? Okay? Macie zasięg, jest Varus Zyra, który ma zasięg i wy się wpierdalacie jak idiota. Nie możecie tego robić, okej? Okay? Zanotuj to po prostu, zanotuj, żebyś tego już nie robił, zapisz sobie to na jakieś karteczce, na lodówkę sobie przyklej. Bo to był tak szczerze koniec gierki, tutaj ten Herald to jest po prostu game changer, to był koniec gierki. Dobra, ale i tak chyba to skończą. Jest koniec gierki, tak mi się wydaje. Dobra, GG! Dzięki za oglądanie odcinka, oczywiście zostawiajcie dzwonka, łapka. Nie, sub i trzymajcie się, do następnego. Pa!